Panie szefie, szybko! Afera jest w internecie! Co się stało? Niech pan sam zobaczy. Pan komendant na komendzie marzył o grającym sprzęcie. Jak odpalił, to zagrało, pół osiedla rozjebało, bo to był granatnik. Komendant załatwił prezent z Ukrainy, git na urodziny. Kto to widział, żeby głośniki wybuchały? Życie takie zna przypadki, byli sobie policjanci, chcieli polować na dzika, a tu z krzaków baba bryka. No i co dziwnego, wzięli myśliwego, baba zobaczyła i się stamtąd zmyła. Polska policja żadnych się nie boi wyzwań, polska policja umie się do błędu przyznać. Polska policja cię ochroni, mój kolego, polska policja nigdy nie robi nic złego. Pijaną babę z dzikiem pomylić każdemu się może zdarzyć. Na zakupach pan komendant miał przygody, się pałętał, jak znalazła go obsługa. Pan komendant ledwo mrugał, no bo był pijany. Komendant kochany dmuchnął 2 promile, no i poszedł kimę. Zmrużyłem tylko oczy, po służbie oni afery robią. A w Ustroniu pan policjant jechał sobie radiowozem, mijał lasy, czarne chmury, jechał szybko, było z góry, no i miał wypadek, wyszło przez przypadek, o tym wiedział każdy, nie miał prawa jazdy. A skąd ja miałem wiedzieć, że policjant ma mieć prawo jazdy? Panie szefie, ale to było na kursie. Na jakim kursie? Ja nie byłem na żadnym kursie, ja jestem policjantem z urodzenia. Polska policja żadnych się nie boi wyzwań, polska policja umie się do błędu przyznać. Polska policja cię ochroni, mój kolego, polska policja nigdy nie robi nic złego. Tak jest, polska policja to my. Było nudno na komendzie, policjanci stojąc wszędzie zadzwonili po rozrywkę, bo ich życie było przykre, no i mieli występ, całkiem dobry występ, bo pani tancerka to jest striptizerka. A mówią, że policjanci nie lubią sztuki. Ale to nie koniec przygód, policjantom mało wygód, bo pan złodziej na bosaka skradł radiowóz, była draka, jadą, jadą chłopcy, chłopcy radarowcy, niebieska czapeczka, przy boku pałeczka. Polska policja żadnych się nie boi wyzwań, polska policja umie się do błędu przyznać. Polska policja cię ochroni, mój kolego, polska policja nigdy nie robi nic złego. No to będzie mandacik. 70 punktów karnych, 1000 zł i kanał bez beki do usunięcia.